LOL! Cześć, cianeczko, jestem Terenis, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażę wam, jak za pomocą telefonu sterować komputerem. Zapraszam do oglądania. A więc tak, pobieramy aplikację Wi-Fi Mouse ze sklepu Play. Aplikacja zajmuje jedynie 10 MB, więc szybko się pobierze i zainstaluje. Po instalacji musimy jeszcze pobrać program na komputer, a więc wpisujemy podany link w przeglądarce. Aby pobrać, klikamy Download i wybieramy nasz system operacyjny. W moim przypadku jest to Windows. Gdy program się zainstaluje, na pasku zadań pojawi się ikona tego programu. Najeżdżamy na nią kursorem. Pojawi nam się wtedy IP naszego komputera, o które prosi aplikacja. No i wszystko działa. Na początku filmu mogliście zobaczyć, że działa myszka, jak i klawiatura. Jeżeli filmik wam się spodobał, to zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, komentarz na dole i do następnego filmu. Cześć!